Mam na imię Monika Ziętek, jestem prezesą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej i o takich osobach będzie ta prezentacja, czyli z zapalnymi chorobami tkanki łącznej. Ja sama choruję na reumatoidalne zapalenie stawów od 20 lat. Przyszłam tutaj do Państwa z prezentacją Pacjent w systemie opieki reumatologicznej. Jest to fragment większego dzieła, które powstaje w organizacjach pacjenckich. Z inicjatywy naszego stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Chorych na ZZSK i osób ich wspierających powstaje raport dotyczący stanu opieki reumatologicznej w Polsce. Jest to pierwszy tak kompleksowy raport organizacji pacjenckich. Jednym elementem, dosyć najważniejszym elementem tego raportu, tego audytu społecznego, tak roboczo nazwaliśmy, jest ankieta skierowana do pacjentów. I wyniki tej ankiety, właściwie fragmenty tej ankiety, dzisiaj Państwu zaprezentuję. Ankieta została wypełniona przez ponad 240 osób. Średni wiek pacjenta, który wypełnił tę ankietę, wynosi 35,5 roku. I chciałabym, żebyście Państwo mieli z tyłu głowy, że mówimy o takim właśnie pacjencie. Jeżeli chodzi o wiek, to już mniej więcej tak to się przedstawiało, tak się rozłożyliśmy. Zapytaliśmy naszych ankietowanych, w jakiej orientacyjnej odległości znajduje się Twoje obecne miejsce zamieszkania od leczącego Cię reumatologa lub specjalisty. Średnia odległość do specjalisty, którą muszą pokonać nasi pacjenci, wynosi 40 km. Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę, że na te 12%, która jest na tym wykresie, i to jest odległość powyżej 100 km i powyżej. Z punktu widzenia statystyki te 100 km, 12% wydaje się taką niewielkim odsetkiem, natomiast dla osoby chorej, która odczuwa zmęczenie, ma problem z poruszaniem się, 100 km i więcej jest wyzwaniem. Dodatkowym takim czynnikiem, który się z tym łączy, jest to czas dotarcia do specjalisty. Średni 30% naszych respondentów na dojazd do specjalisty musi poświęcić ponad godzinę. Natomiast spośród tych 30, aż 15% poświęca na dojazd do specjalisty 3 godziny i więcej. Takie zaangażowanie czasowe, które musi wykazać pacjent, poświęcić pacjent na dojazd do lekarza, powoduje, że pacjenci muszą brać wolne w pracy, nie każdy pracodawca toleruje regularne nieobecności w pracy, jest to związane z nieobecnościami w szkole, na uczelni i chory często staje przed dylematem leczyć się czy pracować, tak? Leczyć się czy się uczyć. Bo ten czas związany i ta odległość związana jest dosyć znaczna. Efekty takich dylematów łatwo przewidzieć, tak? Zwiększenie trudności związanych z leczeniem i dotarciem do specjalisty ma prosty do przewidzenia skutek. Zapytaliśmy naszych ankietowanych o wizytę u lekarza i przeraża ten pierwszy słupek. 38% naszych ankietowanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat było na mniej niż 9 wizytach. Tak to jest ten efekt, mówię, tego dylematu uczyć się czy pracować. Tak to właśnie wygląda. Zdarzyli się wśród naszych ankietowanych również tacy pacjenci, którzy deklarowali, że w ciągu ostatnich 3 lat nie odwiedzili swojego lekarza specjalisty. I tutaj krytyczny głos lekarza podpowiada, że skoro mówimy o osobie młodej, która choruje reumatycznie, to może po prostu dobrze się czuje, tak? Nie odczuwa skutku swojej choroby na sobie, nie odczuwa jakiegoś zmęczenia i po prostu nie musi chodzić do lekarza i stąd właśnie te 3 wizyty w ciągu roku lub mniej. A jakby dalszy ciąg naszej ankiety rozwiewa te wątpliwości, zadaliśmy pytanie o ból. Przypominam, że mówimy o osobach młodych.
Ból nieustannie odczuwa 34% kobiet i 29% mężczyzn. Ból przez kilka godzin dziennie doświadcza kolejne 17% kobiet, kolejne 30% mężczyzn. Czy w tej sytuacji możliwe jest, żeby chory świadomie rezygnował z wizyty u specjalisty? Tak, to jest takie pytanie, które sobie Państwa zostawiam. Stereotypy mówią, że Polacy chętnie nadużywają leków przeciwbólowych i sięgają bez opamiętania po te leki. Zapytaliśmy naszych ankietowanych, jak radzą sobie z bólem. 71% ankietowanych odpowiedziało, że bierze leki dostępne na receptę. Tylko 30% ankietowanych odpowiedziało, że radzi sobie lekami dostępnymi bez recepty. Była możliwość wskazania kilku odpowiedzi. Z tego jakby taki prosty wniosek, że chorzy chcą się leczyć, natomiast piętrzące się bariery uniemożliwiają im tak dostęp do lekarza. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? Jest dosyć duży rozdźwięk pomiędzy kobietami a mężczyznami. Czym to może być spowodowane? Mężczyzna nigdy nie płacze. Czy powiem pan... Wręcz to odwrotnie akurat jest. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Tak należałoby może do jakiegoś socjologa zapytać tak, o interpretację tych danych. Tak, bo to, tak po prostu się przedstawia ankieta. Znaczy ja w ogóle chyba prawdopodobnie tak, że jeżeli chodzi o respondentów, bo to chyba chodzi o jeden pacjentów, że ma te dane za pani ustawy. Z różnymi rozporządzeniami. Ale pewnie większość to są kobiety i w związku z tym, ponieważ mniejszość jest mężczyzn, więc jak pan ma potem jakieś mniejsza liczba, to wtedy ta statystyka może nam po prostu uciekać, jeżeli chodzi o mężczyzn. Także żeby nie przyjąć łapaki aż tak bardzo dużej do tego, co zgłaszają mężczyźni. Znaczy to robi wrażenie, tak? My mieliśmy jeszcze możliwość wskazania, że przez kilka godzin, przez kilka minut dziennie, co kilka dni, natomiast jakby te największe odpowiedzi właśnie tak się przedstawiają. Zapytaliśmy naszych ankietowanych o bariery. Wybrałam te, które pojawiały się najczęściej, jeżeli chodzi o dostęp do lekarza, reumatologa i specjalisty. Ja tylko zwrócę uwagę na ten ostatni element, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie współpracuje z lekarzem reumatologiem. I nasi ankietowani wskazali dosyć wysoko ten brak współpracy, bo w ocenie no, aż 75% zwraca na to uwagę. Na przykładzie tych odpowiedzi widać, że wśród pacjentów istnieje bardzo duża świadomość tego, jakie bariery uniemożliwiają im dostęp do systemu, tak, do tego tekstu, do procesu. Przyjrzeliśmy się kolejkom. Zadaliśmy sobie trud, żeby przyjrzeć się informacjom, które są umieszczone na stronach NFZ-u, z kolejkami, które mają miejsce rzeczywiście, z którymi stykają się pacjenci. Już pierwsze takie przejrzenie spowodowało, że ponad ten czas średni oczekiwania na wizytę jest ze strony NFZ-u do tego 40 dwukrotnie dłuższy. W 1/4 poradzie 25% nie byliśmy w stanie uzyskać informacji, ponieważ nie mogliśmy się dodzwonić. W ogóle to przychodzi, tak? W 14% przychodni uzyskaliśmy informację, że czas oczekiwania wynosi powyżej 90 dni. Tu lekarze będą wiedzieli, że monitorowanie leczenia, czy jakiekolwiek leczenia no w takim systemie jest po prostu niemożliwe. Wyciągamy taki wniosek, że kolejki do reumatologów w Polsce dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej są zbyt długie. Średni taki czas oczekiwania, który wyszedł nam po tej ankiecie, wynosi około pół roku. Zadaliśmy naszym pytaniem, w naszej ankiecie zadaliśmy pytanie, ile orientacyjnie upłynęło czasu od wystąpienia dolegliwości do właściwego rozpoznania choroby. I te dane są przerażające, ponieważ w tym ognie terapeutycznym, w którym to leczenie może być najskuteczniejsze dla osoby
z zapalną chorobą tkanki łącznej poniżej 3 miesięcy ma tylko 8 osób, 8% ankietowanych. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że 17% chorych zmieściło się w tej granicy 5-10 lat, tak, albo wyżej 10 lat. Tą diagnozę właściwą miało postawione 15%, tak? Czyli to jest, nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, że ten czas jest po prostu zbyt długi od momentu wystąpienia objawów do rozpoznania właściwej choroby i rozpoczęcia leczenia. Pacjenci skarżą się na dwa podstawowe czynniki, które wydłużają czas tego rozpoznania. Pierwszy to jest brak dostępu, długiej kolejki do lekarza specjalisty i drugi element to jest niewiedza lekarzy pierwszego kontaktu, którzy wysyłają pacjentów do innych specjalistów, do których czas oczekiwania też jest długi. Zanim pokonają tę drogę, mijają właśnie lata. I tu mówię, no, wygląda to przerażająco. Konsekwencją późnej diagnozy jest przedwczesne wchodzenie w niepełnosprawność. Orzeczenia niepełnosprawności ma 52% naszych respondentów. 22% ankietowanych jest na ręce. Tak, przypominam o tym, że mówimy o osobie, która jest w tak zwanym wieku produkcyjnym. Najwięcej o tym, jak choroba zmienia sytuację życiową, może powiedzieć fakt, że wśród respondentów, którzy są w trakcie diagnozowania, nie było ani jednej osoby bezrobotnej. W podobnej liczebnością grupie chorych na łuszczycowe zapalenie stawów bezrobotni stanowili aż 40% ankietowanych. I na końcu mam dla Państwa tabelkę niespodziankę. Tabelka zawiera dane z ZUS-u. Wyszukaliśmy osoby z zapaleniem chorowaniem tkanki łącznej, którym ZUS orzekł o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Tych osób było około 670. Teraz zagadka jest, pytanie dla Państwa. Ile z tej grupy osób ZUS uznał za zasadne, aby przekwalifikować je zawodowo? Proszę pomyśleć sobie liczbę 670 do maksymalnie, tak? To jest, zaraz Państwo zobaczą. Jedną osobę. I z tym Państwa zostawiam. Dziękuję za uwagę.